i Ewa Chodakowska promują fenomenalny KissKit. A ja chciałam, żebyś nam powiedziała, czym jest KissKit, bo nazwa jest niezwykle całuśna. Całuśna, zgadzam się. Są to dwa fenomenalne produkty, a mianowicie konturówka o przedłużonej trwałości Ultimate, którą możemy wyrysować identycznie, idealny w ogóle cały kontur naszych ust. I oczywiście Heaven Lipstick. Ja jeden kolor wybrałam na dzień i na wieczór, tak samo Ewa Chodakowska. Ja chciałam, ja za bardzo nie szłam w trendy, bo ja na co dzień tak naprawdę w kosmetyczce mam naturalne kolory, mam bardziej nude, różowo-nude. To na dzień chciałam dać taki, co wiem, że zawsze noszę, ale też chciałam dodać do tego KissKitu troszkę pazura i troszkę koloru i wiedziałam, że jesień trendy będą bardziej takie ciemniejszy kolor, dlatego dodałam takie bardziej burgundy, co jest dla mnie bardzo odważne, bo często nie chodzę w takich ciemnych kolorach, ale ten kolor akurat mi się bardzo spodobał. Wyskakuję trochę z sali treningowej, z moich treningowych butów i pozwalam sobie na szałową czerwień, która no jakby nie było, jest intensywna, drapieżna, podkreśla kobiecość. Niemniej jednak ostatnio doszłam do wniosku, że moje trampki, czarna wieczorowa sukienka i ta czerwień na ustach świetnie się komponują razem, więc jak dla mnie mogę śmiało powiedzieć tak, wyprzedzamy trendy. Znajdujemy się właśnie na Douglas Beauty Days. Czego możemy się dowiedzieć na tym spotkaniu? Przede wszystkim trendy, które będą towarzyszyły nam w makijażu przez najbliższy czas, najbliższą jesień i zimę. Każdy z makijażystów pokazuje tak naprawdę, co w marce się dzieje i jaka jest wizja marki na ten okres. My na co dzień, korzystając z kosmetyków, nie do końca wiemy, jak ich używać. Obawiamy się, czy nie za mocno, czy w dobrym miejscu nałożyłam, a dzisiaj mamy możliwość spotkania wszystkich możliwych ekspertów makijażowych z każdej topowej marki. W związku z tym no, nie ma lepszej szkoły niż ta na żywo. Dwie fantastyczne ambasadorki i jeden fenomenalny produkt. To teraz nie pozostaje Wam nic innego, jak tylko udać się na zakupy do perfumerii Douglas.